Pierwsze zadanko przed nami. Gaz w temperaturze 273 Kelvinów i ciśnieniu P równym 0,101 MPa ma gęstość 1,98 kg na m3. Oblicz, jak zmieni się gęstość tego gazu, jeśli temperatura zostanie podniesiona o 150 Kelvinów. Gaz znajduje się w warunkach izobarycznych. W tym zadaniu mamy do czynienia z gazem. No być może miałeś już termodynamikę i wiesz, że jak ma się do czynienia z gazami, to od razu powinieneś kojarzyć to równanie z równaniem Clapeyrona. Po prostu zapamiętaj, jak masz ciecz, która przepływa, to na bank będziesz potrzebował równania Bernoulliego. Jeśli natomiast masz gaz, to na 100% przyda Ci się równanie Clapeyrona. Oczywiście równanie gazu jest znacznie, znacznie więcej ale od tego wszystko się zaczęło i wiele kolejnych to po prostu modyfikacje właśnie tego równania. Równanie Clapeyrona można zapisać w takiej postaci. Być może zastanawiasz się, dlaczego przy R stoi i. To jest tak zwana indywidualna stała gazowa, czyli stała gazowa podzielone przez masę molową gazu, z jaką ma się do czynienia. O, jeśli natomiast jesteś chemikiem albo fizykiem, to prawdopodobnie częściej spotykałeś się z takim zapisem równania Clapeyrona. Oczywiście korzystając z takiego zapisu dojdziesz dokładnie do takiego samego wyniku, co ja. A tak więc bez obaw, spokojnie możesz wykorzystać to równanie do obliczenia tego zadania. Mamy tutaj obliczyć gęstość, a gęstość, jak wiesz, to masa podzielone przez objętość. Dlatego to równanie podzieliłem przez V. Przez co pojawiło mi się tutaj m przez v. Czyli gęstość. Ok, mamy już równanie dla gazu, w którym jest gęstość, to teraz możemy przejść do zadania. No więc tak, z treści zadania wiemy, że w temperaturze 273 Kelvinów i pod ciśnieniem 0,101 MPa gęstość gazu jest równa 1,98 kg na m3. Nas jednak interesuje, jak zmieni się gęstość gazu, gdy temperaturę podwyższymy o 150 kelwinów. W treści zadania mamy rozważane dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja jest rozważana w temperaturze 273 kelwinów, a druga w temperaturze o 150 kelwinów wyższej. Skoro mamy dwie sytuacje, to napiszemy sobie równanie dla każdej z nich. Wiemy, że ciśnienie w obu przypadkach jest takie same, bo gaz znajduje się w warunkach izobarycznych. W pierwszym przypadku mamy temperaturę T1, a w drugim przypadku temperaturę T2. Indywidualna stała gazowa w obu przypadkach jest taka sama, bo mamy do czynienia z tym samym gazem, po prostu jego skład się nie zmienia. W pierwszym przypadku Gęstość znamy z treści zadania i jest ona równa 1,98 kg na m3. Natomiast w drugim przypadku, gdy temperatura wzrosła, gęstość też się zmieniła. Nazwałem ją delta 2. Z tego układu równań chcemy obliczyć właśnie delta 2. Oba równania podzieliłem sobie przez indywidualną stałą gazową. Zwróć uwagę na to, że w obu równaniach po lewej stronie równania mamy P przez RI. Po prostu mamy ten sam element. A skoro tak, to w miejsce tego wstawiłem to. Z tego bez problemu możemy już obliczyć gęstość drugą. Podzieliłem układ stronami przez T dwa. Z tego już bez problemu będziemy mogli obliczyć gęstość po podwyższeniu temperatury o 150 Kelwinów. Wystarczy tylko do tego podstawić dane. I gęstość gazu w temperaturze o 150 Kelvinów wyższej zmalała do wartości 1,28 kg na metr sześcienny.